Powiedzmy, że mamy sześcian i wiemy, że objętość tego sześcianu jest zadana i wynosi, no skończę rysować ten sześcian, i objętość tego sześcianu wynosi 512 centymetrów sześciennych. No i teraz pytanie brzmi, jaka jest długość krawędzi tego sześcianu? No wiemy, że sześcian ma wszystkie krawędzie takiej samej długości, czyli zarówno wysokość, jak i szerokość, jak i długość jest taka sama. No to oznaczmy ją jako x. Długość każdą z tych krawędzi i wszystkich pozostałych. No i pytanie, ile jest równe x w tej sytuacji, kiedy mamy daną objętość? No jak się liczy objętość sześcianu? No objętość liczy się w ten sposób, że mnożymy długość razy szerokość razy wysokość. No i to ma nam wyjść wtedy te 512 centymetrów sześciennych. Czyli inaczej mówiąc, x do trzeciej ma być równe 512 centymetrów sześciennych. Czyli, jeszcze inaczej mówiąc, x musi być równe, no i tutaj musimy wyciągnąć pierwiastek, może wezmę w ogóle inny kolor, musimy wyciągnąć pierwiastek z 512. Pierwiastek trzeciego stopnia. Pierwiastek trzeciego stopnia z centymetra sześciennego będzie po prostu centymetr. Tutaj długość będzie po prostu w centymetrach, wszystko się zgadza. Wystarczy tylko wyciągnąć pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 512. No powiedzmy, że jesteśmy ambitni i chcemy to zrobić bez kalkulatora. No to ja mogę na przykład 512 spróbować rozłożyć na czynniki. Tutaj z boku to zrobię. Czyli tak, 512 to się dzieli przez 2. Czyli to się daje zapisać jako 2 razy 500 na 2 to jest 250, 12 na 2 to jest 6, czyli 2 razy 256. 256 też się dzieli przez 2. Czyli to zapiszę jako 2 razy 128. 128 też się dzieli przez 2, czyli się zapisze jako 2 razy ile? 64. 64 się też dzieli przez 2, to jest 2 razy 32. 32 się też dzieli przez 2. I to będzie 16, 16 się dzieli przez 2 i to będzie 8. 8 się dzieli na 2 i to będzie 4. No i już się ledwo to mieści, ale się jednak mieści. 4 to jest 2 razy 2. Więc widzimy, że 512 to jest iloczyn samych dwójek. A ile jest tych dwójek? No 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, czyli widzimy, że 512... daje się zapisać, może to u góry to napiszę, 512 się daje zapisać jako iloczyn 9 dwójek. Taki jest rozkład tej liczby na czynniki pierwsze. No a mnie interesuje pierwiastek trzeciego stopnia z 512. Czyli chcę 512 zapisać jako iloczyn trzech identycznych liczb. No ale tutaj właśnie, jak mam tych dwójek 9, to mogę je pogrupować po 3. Wziąć 3 dwójki, 3 dwójki. I 3 dwójki. Będę miał 512 jako iloczyn trzech liczb, trzech takich samych liczb, czyli trzech ósemek, no bo 2 razy 2 razy 2 to jest 8, czyli to jest 8 razy 8 razy 8. Czyli widzimy, że 512 udało mi się zapisać jako 8 do potęgi trzeciej. Czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 512 to jest po prostu 8. Mogę napisać, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 8 do trzeciej centymetrów, czyli to jest po prostu 8 centymetrów. Czyli długość krawędzi tego sześcianu jest równa 8 centymetrów, a wtedy jego objętość jest równa 512 centymetrów sześciennych.